Mamy dzisiaj, jako pierwsze czytanie, fragment 12 rozdziału Apokalipsy, i tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. Mamy pokazaną walkę pomiędzy Michałem i jego aniołami i pomiędzy Smokiem a jego armią, jego wojskiem, jego aniołami. I warto zwrócić uwagę, jak są te dwie postaci przedstawione. No bo o Smoku czytamy, że był wielki, to już jest jakieś określenie bardzo konkretne. Oczywiście trudno nam jest z czymkolwiek to porównać, bo może być wielki w stosunku do mrówki, na przykład, ale już nie za duży w stosunku do wieloryba. Ale tutaj żadnych porównań nie stosujemy, tylko samo określenie wielki będzie nam mówiło, że to jest postać bardzo, bardzo, bardzo potężna. Wąż starodawny. Oczywiście jest to odniesienie do księgi rodzaju, do tej starodawności. W znaczeniu i biblijnym i stworzenia, czy, czy historii zbawienia, kiedy pojawia się na początku człowiek, ale też to, ten wąż starodawny mówi nam, że to jest jakaś postać, która nie pojawiła się przed wczoraj, a więc ktoś, kto widział bardzo wiele, kto już wiele zdążył się nauczyć, kto poznał te, te, te rozmaite mechanizmy, jeśli to jest postać zła, to nie jest to zbyt pocieszające. I potem jeszcze mamy kolejne imiona. Ten smog wielki, wąż starodawny, który zwie się Diabeł i Szatan, więc mamy przynajmniej cztery jakieś określenia tej postaci: smog, wąż, Diabeł, Szatan i potem jeszcze zwodzący całą zamieszkałą Ziemię. To znowu coś wielkiego, ogromnego, a wręcz cała Ziemia już niezależnie czy jest duża, czy mała, ale całą Ziemię ogarnia, czy obejmuje on swoją. Działalnością, swoim zwodzeniem, który, które możemy jasno nazwać po prostu atakiem, walką czy chęcią zniszczenia. Prowadzi zatem z nami wojnę, w różnych ta wojna jest postaciach, ale dotyczy to, to całej Ziemi. I, i, I znowu jest to określenie, które może przestraszyć, może zabierać otuchę. Może wyjadać niejako naszą nadzieję. No i do tego jeszcze wiemy, że nie jest sam, że są jeszcze z nim jego aniołowie, jego armia, jego wojsko. I co ciekawe, to przeciwko takiemu potężnemu, takiej potężnej postaci i, i całej armii jego żołnierzy wychodzi ktoś, kto jest określony jako Michał. Taki Michał, chodź na chwilę! Taki Michał, po prostu z piątej klasy. Jakiś Michał, który nie ma żadnego innego określenia. To nie jest generał, to nie jest pułkownik, kapitan, to nawet nie jest szeregowy Michał, tylko po prostu sobie Michał wychodzi. Jakby troszkę był odarty z takiego całego splendoru, z takiej chwały, z, z mocy płynącej z rozmaitych określeń, brzęczących medali czy takiego poszumu Uuu, z ust tych, którzy widzą jego pojawienie się. Oczywiście Pismo Święte nie mówi nam, że tych elementów nie ma, ale sposób, w jaki nam Michała przedstawia, jest co najmniej interesujący. Michał i jego aniołowie, kropka, a tutaj mamy smog, wielki wąż starodawny, diabeł, szatan, który zwodzi całą ziemię, wszystko, co istnieje prawie, można byłoby to tak zrozumieć trochę przesadnie, i po pierwsze, ten Michał pojawia nam się na początku, więc nie jest powiedziane, że ten smog coś, hu hu ho, i dopiero potem gdzieś tam Michał się wysuwa, tylko Michał jest pierwszy, więc on jest tak naprawdę punktem odniesienia. I to też jest dla nas od razu sposób, w jaki czytamy, czy w jaki został zapisany ten fragment, pokazuje nam, że w jakikolwiek sposób, w jaki diabeł chciałby nas przestraszyć, zafascynować sobą, czy przerazić, to wszystko jest wtórne wobec tego, co robi Pan Bóg, co Pan Bóg stawia nam przed oczy. Pan Bóg zwykle nie używa jakichś szalonych, wielkich fajerwerków. Nie chce zaskoczyć czymś, co zewnętrzne. Pan Bóg powoli, cierpliwie buduje to, co w środku, to, co wewnętrzne. To zwykle zawiera więcej, zawsze zabiera więcej czasu i Owoce są widziane dopiero po, po, po tym czasie bardzo długim. Nie są one widoczne od razu, co z kolei wymaga zaufania, podtrzymywania nadziei. Ale jeśli to już zostanie wybudowane, to jest bardzo, bardzo mocne, bo jest miejscem przebywania Pana Boga. Możemy to rozumieć jako świątynię na przykład w naszym sercu. Ale wracając jeszcze do Michała, to jego siłą w tym opisie z księgi Apokalipsy nie są te wszystkie. Dodatkowe rzeczy, jakieś określenia, ale samo imię, to okazuje się, że imię wystarczy. To imię, które my doskonale rozumiemy, Michał, któż jak Bóg, któż miałby być jak Bóg, któż jest tak wielki, tak dobry, tak, tak potężny jak Bóg. I to wszystko, co, czym smog chciałby przestraszyć, czyli to, co jest związane z nim, to Michał ma w swoim imieniu. W tym imieniu. Jest zawarty Pan Bóg i Michał, mocą imienia, czyli mocą, które, mocą, którą daje Pan Bóg, występuje do walki ze Smokiem. Też oczywiście Michał i jego aniołowie, to nie chodzi o to, że Michał sam tutaj gdzieś się pojawia, ale, ale moc Michała leży w jego posłuszeństwie wobec Pana Boga, że jest przez niego posłany. I jeszcze jedna rzecz, która z tego dzisiejszego pierwszego czytania. Mamy do wyboru oczywiście Księgę Daniela i Apokalipsy. My mamy Apokalipsę, więc jeszcze jedna rzecz, która z tego czytania wynika. To informacja, że faktycznie został strącony smog. I, i, I proszę sobie policzyć, ile razy to określenie, strącony, jest w tym krótkim czytaniu zapisane. Dodatkowo jeszcze to, że miejsce się nie znalazło, więc. Jest zaskakująco dużo tych informacji, że smok został strącony. Dlaczego jest to ważne? Po co to jest tak, tak powtarzane, podkreślane? Dlatego, że to, że smok został strącony, nie mówi nam o tym, że on już został zniszczony. Strącenie jest zmianą miejsca, ale ta zmiana miejsca, bo smok został strącony z nieba. Na Ziemię i to strącenie oznacza, że smok już nie wygra, to znaczy, że już przegrał, że bitwa, walka jest definitywnie zakończona i rozstrzygnięta, natomiast diabeł wciąż ma jeszcze trochę czasu, otrzymał trochę czasu, ale już walczy w innej formie. To znaczy, po strąceniu on nie ma już możliwości bezpośredniego działania, natomiast może tylko wpływać i używa do tego zwodzenia, oszukiwania. Przekonywania, czyli jest to, można powiedzieć, bitwa na argumenty. Diabeł prezentuje swoje, a trzeba powiedzieć, że jest w tym mistrzem, można powiedzieć mistrzem reklamy. Nie ma nic do sprzedania, ale to nic, potrafi tak zareklamować, że my i tak jesteśmy zainteresowani i bardzo często kupujemy, wydając majątek na to, co diabeł nam proponuje, więc on ma moc zwodzenia nas, a to działa w taki sposób, że diabeł. Nie może nas, nam nic zrobić, może nas jedynie zapraszać, i jeśli my to zaproszenie przyjmiemy, jeśli jego pokusę przyjmiemy, jeśli damy się zwieść, i oszukać, to tym samym przekazujemy mu siłę, umacniamy go i w ten sposób on może jeszcze bardziej nas atakować. Więc każdy grzech, czy każda zgoda na działanie diabła, to nie musi być jakaś, to wystarczy, że jest tylko interpretacja, którą diabeł nam proponuje, interpretacja jakichś faktów, bycie rozżalonym, bycie Zagniewanym, by jakieś pretensje, które nosimy, to już, to już jest interpretacja, którą nam podsyła diabeł. Jeśli ją przyjmujemy, to sami już się osłabiamy, a jemu dajemy siłę, przez to, że wprowadzamy go coraz bliżej do swojego serca, do naszego życia. Więc tekst ten pierwszego czytania przypomina nam, że on został już strącony, czyli definitywnie nie ma powrotu. Bycie strąconym to nie jest zjechanie windą niżej, i potem jak wcisnę znowu tam trzydziestkę, to jadę na. Samą górę z powrotem. Tu nie ma takiej możliwości. Strącenie oznacza zamknięcie drogi, to definitywnie nam mówi, miejsca dla niego już nie ma, miejsce się dla niego nie znalazło. I od razu też ten, ten fragment apokalipsy podpowiada, że da się zwyciężyć te ataki diabła mocą tego, że on został już przez Michała, przez wojska nielskie zwyciężony i odepchnięty. Niemniej jednak, walka trwa, walka trwa do końca naszego życia i musimy być czujni, musimy pamiętać o tym, że Mimo, że Diabeł nie zwyciężył, to my możemy jeszcze przegrać. My możemy, dopuszczając go do siebie, yy, stracić tę te, te, te łaskę, którą, którą otrzymaliśmy w sensie łaskę zwycięstwa, które wypracował nam Michał i możemy yy, przyjąć te zaproszenia, te bójdy, kłamstwa Diabła, tego węża starodawnego, wielkiego smoka, który zwie się Diabeł i Szatan. Ale yy, mamy dzisiaj. Trzy święte postaci. Mamy Michała, mamy Rafała, mamy Gabriela. Więc Michał broni nas w walce, ale też nie robi wszystkiego za nas. On uczy nas walczyć. Pamiętajmy, że Michał jest dowódcą wojsk anielskich, ale nie tylko jest przywódcą w sensie prowadzenia bitew, tym, który odpowiada za strategię i tak dalej, ale jest też tym, który uczy do walki, tym, który walczył u naszego boku, czym też dodaje nam siły, dodaje nam odwagi. To bardzo. Często widać na egzorcyzmach, kiedy rzeczywiście święty Michał Archanioł przychodzi. Nie w sposób widzialny, to jasne, ale, ale ze swoją mocą. I diabeł jest bardzo często po prostu przerażony, wpada w panikę z powodu tego, że pojawia się Michał. Mamy Rafała, który leczy swoją modlitwą i, i tym działaniem w posłuszeństwie Panu Bogu nasze zranienia, nasze rozczarowania, gniewy, pretensje. Po prostu pomaga w naszych relacjach, też prowadzi nas po, po tych drogach jak księdze Tobiasza. No i mamy Gabriela, który przynosi nam słowo, który daje nam Boże natchnienia, ale też jest błogosławieństwem dla wszystkich głoszących, bo on, on przekazuje słowo, on podaje, tak w cudzysłowie mówiąc, te informacje, które, które trzeba głosić które są słowem dającym życie, rozświetlającym, pokazującym, ale nie tylko w znaczeniu jakiejś wiadomości, ale przede wszystkim słowa, które samo w sobie ma moc i przebywanie, obcowanie z tym słowem, a więc też przyjmowanie go umacnia nasze serce, dodaje tam światła, szczególnie teraz kiedy pogoda za oknem może jest dosyć marna, jest ponuro, ciśnienie beznadziejne. To, to obcowanie ze Słowem Bożym rozpala nas wewnętrznie, dodaje nam siły. Niech będzie Pan Bóg uwielbiony w swoich świętych aniołach, archaniołach, we wszystkich chórach anielskich, bo my z nimi możemy Go uwielbiać, możemy dołączać się do nich na modlitwie i tak jak w czasie każdej Eucharystii wołać z nimi Święty, Święty, Święty Pan Bóg, Zastępu Wszechmogący, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.